Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na haul kosmetyczny. Haul kosmetyczny z Polski, będą tutaj same kosmetyki kupione w Polsce, jedno akcesorium kupione już tutaj na miejscu w Irlandii, także zapraszam Was do oglądania. Większość rzeczy będzie z pielęgnacji, mniejsza część będzie z kolorówki, także słuchajcie, przechodzimy do rzeczy bez przedłużania. I pierwszą rzeczą jest maść Alantan, ta wersja zielona, to jest Alantan Plus i ona rewelacyjnie sprawdza się na bardzo przesuszone miejsca, na suche usta, na pięty, na łokcie. Jest co prawda tłusta, jak to maść, także wiecie, no trzeba tak ostrożnie z nią i powiedzmy, no nie nakładajcie sobie jej na pięty, jak macie zaraz założyć rajstopy do sukienki, no bo może się to raczej źle skończyć. Tubeczka jest 30-gramowa, ale ta maść jest naprawdę bardzo wydajna, bo ona jest, no jest tłusta, ale bardzo ładnie odżywia, nawilża, także z czystego serducha mogę Wam polecić. I to jest jakieś tam kilka złotych, już nie pamiętam wiecie co, ale była w aptece Gemini zamówiona na pewno. Następnie będą maseczki, ja uwielbiam maseczki, tak jak kiedyś nie lubiłam tych w płachcie, tak ostatnio jakoś zaczynam się do nich przekonywać. I tutaj wszystkie te maski są koreańskie, bo powiem Wam szczerze, że kupiliśmy mamie taki zestaw właśnie koreański do twarzy z wyciągiem ze ślimaka na urodziny i kilka razy podkradłam i się zachwyciłam po prostu, że te kosmetyki naprawdę mają takie super działanie i stwierdziłam, że będę tak sobie raz na jakiś czas coś z pielęgnacji koreańskiej próbować. Dlatego właśnie wyposażyłam się w te maseczki i tutaj jest maska ta niebieska, nawilżająca, regenerująca złota, rozjaśniająca i dwie takie musujące, jestem bardzo ciekawa, z szampanami. I tak jak mówię, wszystkie są pochodzenia koreańskiego, szampańska maseczka rozświetlająca i szampańska maseczka nawilżająca. Tak, 15-20 minut. Tutaj oprócz maseczki w tej serii mamy taki cleanser do twarzy, pianka do mycia twarzy i skoncentrowane serum. Także to jest taka maska trzykrokowa. Podejrzewam, że te dwie rzeczy starczą na 2-3 użycia. Tutaj troszeczkę tego jest. No maska, to wiecie, no ta płachta się nadaje tylko na raz, ale ja zawsze odciskam tą płachtę i potem sam ten płyn nakładam tam drugiego czy trzeciego dnia na twarz. Także jestem bardzo ciekawa tych maseczek i mówię, już muszę nagrać Wam ten film, żeby przetestować, bo tak jak mówię, jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie będzie działanie. Co do koreańskich rzeczy, mam tutaj perełeczkę. Przepraszam, że jest brudne opakowanie, ale od pomady do brwi mi się umazało, także nie, może nie będzie widać, że jest brudne. Jest to, słuchajcie, BB cream z... chciałam powiedzieć z faktorem, z filtrem 50 z marki Skin 79 i to jest ta wersja Dark Panda. I słuchajcie, to jest BB cream rozświetlający. Jest to lekki krem w kolorze jasnego beżu, który z łatwością dopasowuje się do większości karnacji. I to jest prawda, ja jestem bladziochem, jak widzicie. I miałam problem z wybraniem, z dopasowaniem, bo tam są trzy wersje kolorystyczne z tej serii. Jest z pandą, jeszcze taka zielona chyba z kotem i jeszcze jedna niebieska. No nie jestem pewna, w każdym razie są trzy wersje. Ta była najjaśniejsza, dlatego też tą wybrałam. I jest rozświetlająca, buteleczka jest zakręcana bez pompki niestety, ale wiecie, jak to jest dobre, to można przymknąć oko na to. I tu jest ile mililitrów? 30? Wiecie co, pozaklejane tutaj jest 30, tak, jest na buteleczce 30. On jest dosyć treściwym takim kremem BB i na początku bałam się, że jak go zabiorę na urlop, bo go zabrałam właśnie na urlop na Maltę, gdzie było 35 stopni, jak nie więcej, i po prostu było mega, mega gorąco i bałam się, że on mi spłynie z tej twarzy po prostu, ale ku mojemu zaskoczeniu naprawdę bardzo dobrze się sprawdzał, nie obciążał tej cery, buzia bardzo ładnie wyglądała i w tym momencie mam ten podkład na sobie, więc możecie widzieć, że to wykończenie jest no inne niż zazwyczaj. Zazwyczaj jestem matowa, tu jest takie mega, mega rozświetlenie. Co prawda mam też inny puder, zaraz Wam go pokażę, też o takim wykończeniu rozświetlającym. W każdym razie bardzo, bardzo dobrze się u mnie sprawdza.
Także już mogę Wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. I ten podkład kupiłam na promocji w Hebe, bo zazwyczaj jest on za 50 zł, a czy podkład, ten krem BB, BB, za 50 zł i tak wiecie, tak stwierdziłam, że 50 zł trochę dużo jak na 30 ml i to czy, no jednak ryzyk fizyk, czy on będzie się utrzymywał, czy nie będzie. Ja nie miałam tak za bardzo styczności z kremami BB, bo zawsze stawiałam na podkład, aczkolwiek wiem, że to nie jest mój pierwszy krem BB na pewno. A co do pudru, tego, który mam też na twarzy teraz, jest to puder z Golden Rose. Jest to ta seria mineralna, czyli jest to puder mineralny w kolorze 01, czyli najjaśniejszy, a mimo wszystko mógłby być jeszcze ciut jaśniejszy, chociaż tego tutaj widzę, że w aparacie nie widać, ale czasami jak go za dużo nałożę, to tak się troszeczkę odznacza, także trzeba bardzo, bardzo delikatnie. Mam nadzieję, że będzie wydajny, tak jak to pudry mineralne. Wcześniej miałam już kilka bronzerów w odcieniu 04, czy bronzerów, właśnie tych pudrów mineralnych, ale ja go używałam jako bronzer, dlatego mam nadzieję, że on będzie się tak samo super sprawdzał. Używałam już go kilka razy, więc jestem zadowolona, ale wiecie, trzeba w różnych warunkach przetestować. Używałam go też na Malcie i słuchajcie, już w takich upałach troszeczkę się ratowałam pudrem ryżowym na nosie i tutaj w okolicach ust, żeby mi nic nie poschodziło. Ale generalnie teraz, jak już jestem w Irlandii i jest taka pogoda jak jest, czyli tam te kilkanaście stopni, może nawet nie, to sprawdza się rewelacyjnie, tak jak i puder, tak samo ten krem BB. I co do kolorówki jeszcze, mam tutaj kolejny podkład. I to jest podkład, kochani, który już miałam. Jest to podkład kryjący, dotleniający, 103 Light Beige. I on był troszeczkę taki sfatygowany, jak ja go, wiecie co, kupiłam. Nie był ruszany, bo go odkręciłam i nic tam nie było, wiecie, macane, wyciskane. Aczkolwiek pudełeczko było takie zgniecione. Były one na promocji, po prostu wzięłam przedostatnie, bo jeszcze jeden był dla mojej mamy w prezencie, a ten wzięłam sobie z tego względu, że on jest bardzo dobry, ale do takich temperatur właśnie, jakie są teraz. Bo tak jak Wam wspominałam w jakimś tam vlogu, że przy upale to on po prostu pierwszy podkład mój w życiu, który mi tutaj szedł po prostu placami przy ustach z gorąca, po prostu się jakby się rozpuścił, nie było podkładu i okropnie to wyglądało, ale jak jest taka temperatura, wiecie, do 20 stopni powiedzmy, to sprawdza się genialnie u mnie, nie obciąża cery, ładnie wyrównuje koloryt, może nie jest to mega kryjący podkład, ale dla takiej cery, która lubi mało ciężkie produkty, dla cery dojrzałej, uważam, że sprawdza się genialnie, tym bardziej za takie pieniążki. On w cenie regularnej kosztuje w Rossmanie 20 zł, tam 19,90 chyba, a ja go kupiłam za 13,99 na promocji. Błyszczyk, który mam teraz na ustach, także możecie zobaczyć, jak wygląda. No uważam, że bardzo naturalnie, tak dziewczęco, ładnie się błyszczy, jak to błyszczyk. Nie lepi się. Może nie utrzymuje się, wiecie, mega długo jak pomadka. No wiadomo, że błyszczyk się trzyma krócej na ustach. Aczkolwiek ja jestem i tak mega, mega zadowolona. Nie pamiętam, ile on kosztował, wiecie co. Ja go kupiłam w ogóle w Kauflandzie, bo u nas w Elblągu w Kauflandzie jest szafa Essence, dobrze mówię? Tak, Essence. Ma taką pacyneczkę bardzo przyjemną w obsłudze, że tak powiem. Ładnie się maluje usta, jest taka zaokrąglona na końcu. Jedyny minus, jaki mogłabym tutaj zarzucić, to jest mega wielka dziura, przez którą, jak wiecie, za bardzo tutaj sobie odciśniecie ten nadmiar błyszczyku, to potem to wychodzi bokami i się brudzi ta buteleczka naokoło, nakrętka. Więc tutaj taki mały minusik, ale generalnie błyszczyk jest super. Ja ostatnio jakoś się przerzuciłam z matowych pomadek na takie bardziej nawilżające, błyszczące. I myślę, że na razie przy tym pozostanę i nie będę wracać do matów, chyba że na jakieś takie, wiecie, mega wielkie wyjście. Ale jak na razie bardzo mi się podoba takie rozświetlający makijaż. Słuchajcie, mam tutaj dwie rzeczy do paznokci. I tak pewnie będziecie zdziwieni, bo ja zawsze podkreślam, że ja używam tylko hybryd. Ale z tego względu, że już jest końcówka lata, a czy była końcówka lata, jak to kupowałam jeszcze w Polsce, to stwierdziłam, że nie będę inwestowała w żółtą hybrydę i po prostu kupiłam lakier taki malutki z Golden Rose, taki kolor bananowy. I wiecie co, jaki to jest odcień, to Wam nie powiem, bo nie wiem. 146. Nie wiem, czy to jest kolor, tak mi się wydaje, że to jest numerek. Albo 38 pod spodem, takie wygłębione, nie mam pojęcia, wiecie co.
No w każdym razie myślę, że tylko jeden jest taki kolor z tych malutkich wersji. I do tego kupiłam wysuszacz. I dlatego jest tutaj otwarty, bo już go używałam. Z Kilis. I ma on zwykłą nakrętkę, słuchajcie, zaraz wam pokażę. Ma on zwykłą nakręteczkę taką. I ma nakrętkę z pipetką. Także wystarczy kropelka tam na kilka paznokci. I bardzo szybko wysusza. Naprawdę, a że ja no bardzo rzadko używam takich zwykłych lakierów, to stwierdziłam, że nie będę inwestować nie wiadomo jakich pieniędzy w wysuszacz. Tym bardziej, że ten super działa, więc ja jestem mega zadowolona. A co do tego lakieru, niestety nie mogę o nim powiedzieć tego samego, że super działa, bo się mazał, brzydko wyglądał, nałożyłam chyba 3 warstwy i tak wyglądało to tragicznie, więc no tych malutkich wersji nie polecam. Wcześniej raz wzięłam od dziewczyny mojego brata taki czerwony lakier w takiej prostokątnej, bardziej wąskiej buteleczce i on się sprawdził super i nic mi nie było złego na paznokciach. No więc stwierdziłam, że właśnie kupię taki malutki, dobrze, że kupiłam taką małą wersję, taki malutki bananowy lakier, no ale niestety się nie sprawdził. Kolejny kosmetyk to jest kosmetyk kultowy, na który był szał, myślę, że rok temu, jak nie już 2 lata temu. Jest to CC Cream z Bielendy do opalania, taki wiecie, brązujący balsam, tak można to nazwać. Jest on o pojemności 175 ml. Ja mam go w wersji wodoodpornej, jest też wersja normalna, zwykła. I on się u mnie sprawdził, słuchajcie, genialnie na malcie, bo ja się nie opalałam, moja skóra nie znosi opalania niestety. Albo niestety, bo przynajmniej dłużej będzie skóra młoda, szukajmy plusów. Tak on się prezentuje, duża tuba. Ja sobie przelałam do takiej buteleczki 100 ml, bo mieliśmy bagaż podręczny, więc nie mogłam wziąć takiej całej, zresztą i tak bym nie zużyła. I słuchajcie, tak jak mówię, bardzo, bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Ja mam taką skórę, odcień bym powiedziała blado-różowawy, więc no niekoniecznie to wygląda, wiecie, na wczasach, gdzie jest gorąco, gdzie słońce świeci, a wyjdzie taka różowa świnka. Także smarowałam sobie właśnie nogi tym kremem, żeby tak ładnie, wiecie, przyrumienić tą skórę, żeby ona miała bardziej brązowy odcień. Wiadomo, nie jest to efekt, że z białych nóg zrobią się super brązowe, ale naprawdę widać różnicę i trzyma się ten balsam calusieńki dzień. Dopiero jak, wiecie, wykąpiecie się, użyjecie normalnie żelu, to wtedy się spłukuje. Polewając samą wodą pod prysznicem nie spłukuje się, także jest wodoodporny, mogę za niego ręczyć. I ja go akurat kupiłam w Rossmanie. Co do brązowienia, mam tutaj, chciałam powiedzieć bronzer, mam tutaj samoopalacz. Ja słuchajcie, mam takie długie zęby do samoopalacza, bo nienawidzę tego zapachu, po prostu, och, nie cierpię. I tak wiecie, tak się zastanawiałam, czy brać, czy nie brać, bo nie chciałam też inwestować za bardzo dużo przed urlopem, bo tak stwierdziłam, wolę te pieniążki wydać coś na coś, gdzie, wiecie, gdzie tam będziemy już. Boże, powiem, jak ty gadasz. Wolę przeznaczyć te pieniążki, jak już będziemy na Malcie, żeby sobie, nie wiem, no cokolwiek, wiecie, jakąś pamiątkę czy coś, nie wydawać tam, nie wiem, ponad 100 na samoopalacz albo jeszcze więcej, bo takie są ceny tych samoopalaczy z wyższej półki. W każdym razie muszę wam powiedzieć, że ten samoopalacz z Colasceny miał bardzo dobre opinie w internecie, dlatego też zaryzykowałam. Jestem bardzo zadowolona. Jest on w, już wam pokazuję, w sprayu. Co prawda, wiecie co, minus jest taki, że no nie widać jak go nakładacie, bo on jest przezroczysty, a w tych wyżej półkowych samoopalaczach one są zazwyczaj brązowe, więc widzicie gdzie nakładacie. Więc to jest minus, aczkolwiek jak szybko nałożycie, w miarę równomiernie przygotujecie dobrze skórę, czyli wypilingujecie, nawilżycie, to naprawdę bardzo fajna sprawa i już po pierwszym użyciu widać efekty, że ta skóra jest taka bardziej taka muśnięta leciutko słońcem, także polecam wam. Pianka do włosów, której nie używałam już naprawdę bardzo długo, bo nic z włosami nie robiłam, a swego czasu naprawdę bardzo często kręciłam włosy. I to jest właśnie pianka o mocy 5, podkreślająca skręt loków. Teraz co prawda wyszedł mi bardziej taki lew niż loki, no ale cóż, zrobiłam sobie warkoczyki i coś tak no, nie bardzo to wygląda. Chociaż objętość jest większa, ale no loki nie wyszły. Także użyłam tej pianki właśnie teraz, bardzo ładnie pachnie, no ale wiecie, za dużo jeszcze nie mogę wam o niej powiedzieć, no po prostu no użyłam na razie tylko raz. Strasznie chciałam sobie kupić jakiś balsam taki opalizująco złoty, z drobinkami, szkoda mi było znowu kasy na Nuxa, bo to jest taki najbardziej, wiecie, kultowy produkt,
olejek z tymi drobinkami, taki złoty. Ale słuchajcie, dzięki też dziewczynie mojego brata znalazłam ten balsam z Eveline i to jest 24-karatowe złoto, luksusowe odżywcze mleczko do ciała z drobinkami złota. Rzeczywiście są drobinki złota, przepięknie pachnie, ładnie się wchłania, nie klei się. Także też się smarowałam na malcie tym balsamem i mogę go Wam z czystym sumieniem polecić. Ma pompeczkę, więc też super sprawa i polujcie na promocjach, bo potrafią być na przykład za dwie dychy. Ja go kupiłam chyba za 14 zł, ale widziałam też gdzieś za 12 albo za 13. Także polecam, polecam. Generalnie super sprawa na lato, żebyście się tak, wiecie, błyszczały, żeby była opalenie podkreślona i tu widzę, że jest jakiś luksusowy produkt roku 2017. Także już nie taka nowość. Produkt do włosów i mam tutaj, słuchajcie, jałowcowy szampon bania przeciw wypadaniu włosów, bania Agafi i malina morożka balsam do włosów, nawilżenie i odbudowa. Oba te produkty kupiłam ze względu, chciałam powiedzieć, na zapach, ale ten szampon tak średnio pachnie, trochę ziołowo, aczkolwiek ta odżywka, pamiętam, że bardzo ładnie pachniała, bardzo ładnie pachnie. I chciałam z tej serii, z tej czy z której? Z której z serii, już nie pamiętam, wiecie co, czy z tej? Chciałam kupić jeszcze szampon, ale po prostu tak śmierdział, że mówię, no nie wytrzymam, aczkolwiek ten fioletowy też tak, wiecie co, nie bardzo. Trochę już się tak spieszę, bo już widzę, że mi bateria miga, także mam nadzieję, że zdążę do końca nagrać ten film. I ostatnie dwa produkty do włosów. To jest szampon jajeczny na bazie korzenia z mydlicy lekarskiej do włosów normalnych. I on też jest z bani Agafi. I wzięłam go z tego względu, że maska jajeczna to jest jedna z moich ulubionych masek. Bardzo ładnie pachnie. Także mam nadzieję, że się sprawdzi. I że nie obciąży mi włosów, bo ostatnio mam jakiś problem z obciążaniem włosów i wszystko, wiecie, potem te włosy takie wyglądają, jakby były nie do końca umyte. No wiecie, teraz no, mam świeże włosy, ale i tak uważam, że jakieś takie są, nie są jakieś takie super, nie? Nie wiem, po co to zmieszałam, jak to jest dwufazowe, chciałam Wam pokazać, że jest dwufazowe. I co to jest, słuchajcie, to jest spray do włosów, intensywna regeneracja, ja lubię odżywki sprayu po prostu po myciu, nawet jak nałożę sobie maskę na włosy ze spłukiwaniem, to potem lubię tak spsikać troszeczkę, żeby się lepiej te włosy rozczesywały i tym razem wzięłam tą odżywkę właśnie z Pantene, bo była na promocji i stwierdziłam, że po prostu wezmę ją, mam nadzieję, że się dobrze sprawdzi. Teraz jeszcze mam końcówkę tej z Elsa, która się genialnie u mnie sprawdza, też jest dwufazowa. I pokazywałam ją w jakichś chyba też ulubieńcach, czy w holu. W każdym razie stwierdziłam, że teraz też wezmę taką regeneracyjną i mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi. I słuchajcie, ostatnia już rzecz, te akcesorium jest z Primarka. I są to po prostu takie rękawiczki do mycia pod prysznic, takie lekko peelingujące. Jak chcecie się tak, wiecie, mocniej wydrapać i też uważam, że to jest bardziej higieniczna sprawa niż gąbka. Ja w ogóle gąbki nie używam, bo no nie wiem, jakoś tak myślę, że to słabo schnie w środku, tam się bakterie rozwijają, ja mam trochę hopla na tym punkcie, także bardzo lubię takie rękawiczki właśnie pod prysznic. I słuchajcie, koniec holu, to by było na tyle, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli miałyście któryś z tych produktów, to dajcie znać, zostawcie kciuka w górę, jak się podobało. I widzimy się w kolejnym filmie, przesyłam buziaki, miłego dnia lub wieczoru i widzimy się niedługo, buźka.